Hej kochani, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas. Dzisiaj jest tak naprawdę już 4 grudnia. Ja wczoraj nie nagrywałam, ale o tym Was informowałam już ostatnio po vlogu. Także weekend filmy nie będą się pojawiać, ale dzisiaj ubieram choinkę, więc ten kawałek klipu na pewno pojawi się w jutrzejszym Vlogmasie. Jeżeli to oglądacie, to na pewno jest już 5 grudnia, mamy poniedziałek. I fajnie nagrywa się w niedzielę, mówiąc o poniedziałku, kiedy wiemy, że jeszcze cały dzień jest przed nami wolny tak naprawdę. Jest godzina nawet, nie wiem, która, około 10 po 10 będzie, więc cały dzień będzie odpoczynku i relaksu. Także zapraszam Was i zobaczcie, jak wyszła choineczka.
Hej kochani, witajcie w mojej zasyfionej kuchni. Nie wiem jak mam stanąć. Mam nadzieję, że może tutaj będzie dobre światło, bo stoję pod lampą. Słuchajcie, zabieram się za pieczenie ciasta. Ciasto bardzo proste, jest to zwykła babka marmurkowa. Uwielbiam tą babkę. Mimo że jest to proste ciasto i prosty, ja myślę, że kiedyś gdzieś robiłam przepis na blogu, więc na dole dam Wam link do tego postu i zabieram się za robienie, bo chcę zrobić mojemu mężowi niespodziankę. On też bardzo lubi to ciasto, dlatego kończę i zabieram się za robotę. Potem pokażę Wam efekt może końcowy. Kochani, witajcie. Piątego dnia vlogmas. Słuchajcie, jest poniedziałek, jest piękna pogoda, chociaż jest mroźno. Zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, na dworze jest minus 3 stopnie. Naprawdę jest mega zimno. Przynajmniej na tak wygląda. Jest wszędzie, wszędzie biało, ale nie od śniegu, tylko właśnie od tego mrozu. Ale zobaczcie, jak jest piękne niebo. Genialnie. I słuchajcie, ja jestem już gotowa. Wchodzę do pokoju. Choinkę już widzieliście, więc możecie to zobaczyć. Jak widzicie, choinka za mną. Jeszcze nie wszystko jest skończone, bo jeszcze muszę zmienić firan. Tymczasem uciekam powoli do pracy, bo jest za 15:09, a o 9:00 zaczynamy. Więc kochani, ja się z Wami żegnam. I tak, i widzimy się niebawem może w pracy, jakby się coś ciekawego działo. Ale słuchajcie, jeszcze zapomniałam Wam pokazać, tylko nie wiem, gdzie one są. Oczywiście otwarłam 3 i 4 kalendarz i pod trójką była wiewiórka, a pod czwórką jakiś tam domek. W zasadzie nie wiem, co to tak dokładnie było. Dzisiaj jeszcze nie otwieram, dzisiaj skosztuję jej wieczorem. Także może nagram. Mam nadzieję, że przy nagrywaniu nic mi nie zniknie. Dobra, kończę. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.